Witam Was serdecznie po raz kolejny, po krótkiej przerwie. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z cyklu Archeologia Polski. Dzisiaj powiem Wam parę słów na temat uzbrojenia z okresu Polski wczesnofeudalnej. Temat początków państwa polskiego, jeden z najbardziej interesujących tematów, okresów w historii naszego kraju, pełen niedomówień jeszcze. Tak naprawdę do końca nie wiadomo, skąd przyszły ludy słowiańskie na nasze ziemie, od których to wszystko się zapoczątkowało. Także postaram się Wam przybliżyć ten okres wczesnofeudalny przez pryzmat właśnie uzbrojenia, generalnie rzecz biorąc, wyposażenia drużyn książęcych Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Postaram się sięgnąć czasowo od wieku, nawet już IX, aż do początku wieku XII. Jednakże nim to zrobię, chciałbym gwoli wstępu powiedzieć parę słów na temat Polski plemiennej, czyli okresu między VII a IX, X wiekiem, tego jak tutaj wyglądały tereny przed budową ośrodka państwowego Mieszka I i Bolesława Dobrego. Później przejdziemy pokrótce w kwestie działań militarnych od okresu konsolidacji terytorialnej zapoczątkowanej przez pierwszych piastów, aż po właśnie państwo Mieszka i państwo Bolesława Dobrego. Pokażę Wam, co tam się działo mniej więcej, dlaczego kwestie wojska oraz jego wyposażenia w tym okresie były kluczowe. W późniejszym czasie omówię strukturę wojska, to jak to wszystko wyglądało, jak te wojska były zbudowane, jak się dzieliły i tak dalej. Przejdziemy później do omówienia samych militariów, czyli w podziale na uzbrojenie zaczepne oraz ochronne. Powiem parę słów na temat najważniejszych przedmiotów, które wchodziły w skład ekwipmentu wojskowego w ówczesnym czasie. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę, że po 10 minutach nie wyłączycie tego odcinka. Na zachętę tutaj wrzuciłem taki slajd, na którym widzicie troszkę właśnie przedmiotów wojskowych z tego okresu. Mamy tutaj hełm typu normandzkiego, wel normańskiego z nosalem, jakąś tam włócznię romboidalną, miecz z szerokim zbroczem, z jakąś inskrypcją oraz kolczugę, zapewne jakąś właśnie tutaj większą kolczugę, nie jakiś tam fragment, tylko bluzę. Całą kolczą, ze względu na to, ile tych kółek tutaj mamy, to pewno tak. Ale to tak mówię, tylko żeby Was zachęcić. Dokładniej wszystko omówimy w późniejszym czasie. Skupię się na pokazaniu Wam też niektórych typologii, które obejmują zakres bronioznawstwa z tego okresu i tyle. Także nie przeciągając, przechodzimy do konkretów. Zapraszam Was do oglądania ciągu dalszego. Aby dojść do okresu Polski wczesnofeudalnej, do tematu, który nas interesuje, chciałbym na wstępie powiedzieć Wam parę słów na temat tutaj początków, czego to wszystko wyekspandowało. Mniej więcej od VII wieku naszej ery do IX-X wieku mamy do czynienia na naszych ziemiach z Polską plemienną. Tak jak widzicie tutaj różne nazwy, na różowo jest zaznaczony teren ekspansji plemion zachodniosłowiańskich. Tutaj mamy różnego rodzaju nazwy: Pomorzanie, Polanie, Ślężanie, Wiślanie, Lędzianie, Mazowszanie. Te większe takie właśnie i mniejsze nazwy typu Lubuszanie, Dziadoszanie i tak dalej. Tutaj te większe nazwy to były takie większe plemiona, szczepy plemienne.
które się składały z poszczególnych plemion. Te plemiona również się dzieliły tam na rody, na opola i tak dalej, na małe plemiona. Nie chcę w to wnikać dokładnie. Fakt faktem, skąd mamy wiedzę na ten temat? Od VII wieku mniej więcej w materiale archeologicznym pojawia się podobieństwo w technologii budowy grodów, produkcji ceramiki, form ceramicznych, ornamentyki, oprócz tego w produkcji różnego rodzaju broni oraz narzędzi na całym tym terenie. Te nazwy, które tutaj mamy, są efektem badań prowadzonych przez badaczy od XIX wieku, plus źródeł historiograficznych z tamtego okresu, mniej więcej z okresu IX-X wieku. Mamy taki pierwszy dokument, to był taki dokument o nazwie Geograf Bawarski. Jest to rok 845 i w tym geografie bawarskim podane są niektóre informacje na temat obecnych obszarów Polski, łącznie z nazwami plemion, które tutaj były, typu Havelanie, Goplanie, Lędzice, Pyrzyczanie, Wielunczanie i tak dalej. Drugim takim dokumentem był tak zwany dokument praski w 1086 roku, napisany, w którym też są wymieniane następujące plemiona polskie typu Ślężanie, Trzebowianie, Dziadoszanie, Bobrzanie, Dziadoszyce, Ślężanie. Jest jeszcze taki dokument jak Dzieje Saskie, Widukinda, oprócz tego jest Germania z IX wieku, która mówi o kraju Wisły i jeszcze różnego rodzaju inne źródła. Warto tutaj powiedzieć o konice Titmara z Merseburga to był biskup, który mniej więcej od 1012 do 1018 roku pisał kronikę taką mało przychylną tutaj naszym ziemią. Ten człowiek wspierał cesarza Henryka II we wszystkich działaniach, a tak jak wiemy, Henryk II użerał się przez całe swoje panowanie z ambicją królewską, ambicją naszego księcia Bolesława Chrobrego i użerał się z Chrobrym raczej bez lepszych efektów, bo dostawał lanie. Także tutaj Titmar z Merseburga nie pisał za bardzo pozytywnie o naszych ziemiach, ale też podawał różnego rodzaju tam informacje na temat plemion, które tutaj występowały i między innymi pisał również o wojnach Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II. W ogóle warto sobie, już teraz zatrzymam się przy Titmarze na chwilkę, warto sobie poczytać te kroniki, gdyż tam jest dosyć dużo ciekawych informacji. I tyle. Spójrzcie sobie tam w Google na PDF-ie, powinno to gdzieś być dostępne. Weźmiemy kolejny slajd. O. Tak jak mówiłem, to podobieństwo tutaj na terenach Polski od VII wieku przejawiało się m.in. w budowie grodów, czyli założeń drewnianoziemnych, otoczonych fosą, palisadą, murem z bramą, które miały taki charakter warowny. Co ciekawe, świadczy o tym, że ta społeczność chciała się czuć bezpiecznie. Tak? No niektórym się wydaje, że Słowianie to byli tacy, że to w okresie słowiańskim nic się nie działo i tak dalej. Ale podejrzewamy, że te plemiona też walczyły normalnie ze sobą. Miały grody charakter obronny oraz zapewne nie tylko te plemiona się broniły, lecz także atakowały ościenne tam tereny. Także tutaj na tym terenie przed powstaniem Protopaństwa Mieszka I też jakieś tam działania zbrojne miały miejsce na pewno. Tutaj mamy przykład grodu w Dąbrówce, to jest województwo wielkopolskie, na przełomie IX-X wieku został spalony
właśnie przez pierwszych piastów, którzy konsolidowali państwo, ruszyli z tego swojego patrimonium, tam w okolicach Giecza, Gniezna i tak dalej, i rozszerzali, ekspandowali na tereny ościenne, skutecznie budując twór taki protopaństwowy, tak, scalając tereny, paląc grody i przemieszczając ludność w miejsce, które była im potrzebna i wygodna, a może pewnie też sprzedając część ludzi za srebro, bo ono było niezbędne do funkcjonowania ekonomicznego i budowy konsolidacji jakiegoś tam protopaństwa w tamtym czasie. Także tutaj mamy już założenie 6-hektarowe, zobaczcie sobie. A o tym więcej nie będę mówił, bo już jakiś odcinek poświęciłem nagrody. Tak tylko Wam pokazuję. Żebyście wiedzieli, że w okresie Polski plemiennej tutaj te plemiona też ze sobą wchodziły w jakieś interakcje. Coś już tam się w kwestiach militarnych działo. Tutaj mamy teren, tą czerwoną linią zaznaczony teren państwa Mieszka I. Przechodzimy troszkę dalej już. Tak jak tutaj widzicie, najbardziej czerwonym kolorem zaznaczone są tereny Polan, czyli to patrimonium Giecz, Gniezno, Poznań, którego tutaj piastowie rozszerzyli swoje wpływy na tereny ościenne i finalnie Mieszko I w 1992 roku operował takim terenem w ramach tych granic zaznaczonych czerwoną linią. Państwo Mieszka I po raz pierwszy zostało wspomniane w dokumentach przez kronikarza Ibrahima ibn Jakuba, to był arabski podróżnik w latach 60. mniej więcej X wieku. I tutaj właśnie tak jak widzicie, ta władza Mieszka rozciągała się na ziemię Wielkopolski, Mazowsza, części Pomorza oraz Kujaw. Żeby scalić taki cały teren i utrzymać go w ryzach, to oczywiście trzeba było używać działań militarnych. Do zdobycia tego terenu i utrzymania na nim porządku, Mieszko musiał posiadać silną, dobrze wyposażoną i wyszkoloną drużynę książęcą. I ta drużyna książęca nie mogła mieć w żaden sposób niższych ratingów, być mniej wyposażona i wyszkolona od rycerzy niemieckich, czeskich czy z terenu na przykład Rusi Kijowskiej. W ramach takiej drużyny na pewno wchodziły w grę jakieś tam jednostki zewnętrzne, nie tylko tutaj armia piastowska, ale pewno i Skandynawowie, wojska jakieś ruskie, zaciężnicy, jacyś tacy zaciężnicy w cudzysłowie, tak, i wojska Łat. Rzeczywistość tutaj, w której znajdował się Mieszko I, wymagała od niego dużych wysiłków militarnych na pewno, ponieważ tak jak powiedziałem, tak, scalenie tych różnych plemion, utrzymanie tej władzy wewnętrznej i względnej niezależności od cesarstwa niemieckiego i margrabów niemieckich też go kosztowało na pewno bardzo dużo. Tutaj kwestia chrztu nie za bardzo mu rozwiązała problem, bo tak jak wiemy, przynajmniej umownie w 1966 roku był chrzest Polski, ale już tam za 6 lat później, w 1972 roku, doszło do bitwy pod Cedynią. Tutaj ze strony Niemiec margrabia Lubużyc-Chodon wkracza i zostaje pokonany w bitwie. Mieszko broni wcześniej zdobyte Pomorze Zachodnie. Oprócz tego 1981 rok to jest utrata Grodów Czerwieńskich, 990 rok przyłączenie Śląska. Także tutaj ze wszystkimi tymi działaniami wiązały się nie rozłącznie kwestie militarne, tak? Cała ta drużyna
musiała działać w miarę sprawnie, tak jak mówił Ibrahim ibn Jakub. Mieszko I posiadał 3000 pancernych, a każdy z nich, każda setka była warta tyle, co 1000 innych. Spróbuję wam zaraz zacytować to dokładnie. Dokładnie to brzmiało tak, że ma on 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 setek innych. Także tutaj kwestie rozbudowy, struktury armii i tak dalej, armii drużyny książęcej omówię dalej. Na razie idziemy sobie kwestie tematów militarnych okresu Mieszka I i Bolesława Chrobrego, czyli pójdziemy sobie troszkę dalej. O, tutaj mamy mapkę z okresu państwa Bolesława Chrobrego. Tak jak widzicie, ten teren jest naprawdę już bogaty i znakomity. Tutaj macie kreskami, strzałkami ukazane kierunki ekspansji. Tak jak widzicie, takim pierwszym podstawowym tematem, który się przewijał po śmierci Ottona, jak Henryk II został cesarzem, były konflikty właśnie Bolesława Chrobrego z cesarstwem niemieckim. Tutaj wchodzimy w taki okres konfliktów polsko-niemieckich. Tutaj mieliśmy do czynienia z trzema wojnami polsko-niemieckimi. Pierwsza wojna to był mniej więcej rok 1005, gdzie wyrusza wielka wyprawa cesarza Henryka z Czechami Wieletami. Cesarz dochodzi pod Poznań. Bolesław zrzeka się Łużyc Milska, to jest ta pierwsza wojna. Od 1002 roku dokładniej to było. Druga wojna w latach 1007-1013. Znowu Bolesław odzyskuje to Milsko i Łużyce. Także tutaj dochodzi do układu w Merseburgu. Bolesław ma składać z tych ziem hołd cesarzowi. No ale pokój nie potrwał zbyt długo, bo dwa lata. Od 1015 do 1018 mieliśmy do czynienia z trzecią wojną niemiecką, polsko-niemiecką, która kończy się zwycięstwem Chrobrego. Także tutaj niemiecka wyprawa w 1017 roku, która się została podjęta na Polskę, kończy się niepowodzeniem. Nie ma możliwości zdobycia Niemczy przez Niemców. Niemcy wycofują się z wielkimi stratami. Pokój w Budziszynie 1018 i tak dalej. Czyli mamy tutaj trzy wojny polsko-niemieckie, bardzo aktywne militarnie na pewno, które kosztowały konflikt z cesarzem niemieckim, narodu niemieckiego. Na pewno bardzo dużo wymagał pod względem militarnym od Bolesława Chrobrego. Tutaj w kwestiach wyposażenia i ilości wojsk pancernych, konnicy. O ilościach powiem troszkę później. Tutaj mamy jeszcze do czynienia z drugą stroną, tak jak widzicie, z kwestią wschodnią. Tutaj Bolesław w 1018 roku wmieszał się w taki konflikt na Rusi Kijowskiej, wkroczył do Kijowa, osadził tam na tronie Świętopełka. Później doszło do powstania tam na tym terenie i tak dalej. Wracając stamtąd, zajął Grody Czerwieńskie. Także tutaj też strona ta ruska wymagała od niego wyprawy, która na pewno około 5000 konnicy też wymagała od Bolesława Chrobrego, żeby posiadał taką ilość wojska, żeby była ona w miarę efektywna, żeby mógł sukcesy osiągać na polu militarnym. Także tak jak tutaj widzimy, też konsolidacja tego państwa, tak? Rozsądne rozmieszczenie armii w państwie, żeby utrzymać władzę, plus kontakty zewnętrzne, militarne ze stroną zachodnią, ze stroną wschodnią, wymagały utrzymania też dobrej drużyny książęcej, dobrze wyposażonej i licznej, jak na tamten czas. O ilościach, o budowie armii powiem za chwilkę.
Przejdźmy może do tematu organizacji struktury obrony okresu pierwszych piastów i struktury armii. Powiem parę słów na ten temat, żeby Was nie zanudzić. Macie tutaj taką grafikę. Pokazane są tutaj właśnie. Pokazanych jest czterech bojów, jeden konny, trzech pieszych. Popatrzcie sobie i przy okazji włączę podstawową wiedzę, którą Wam tu teraz przekażę. W kwestii, tak jak powiedziałem już wcześniej, w kwestii Polski plemiennej podstawą infrastruktury były grody, założenia drewnianoziemne o charakterze warownym. One były ulokowane w punktach newralgicznych, były to brody i inne miejsca ważne na terytorium danego plemienia. Odległość między tymi grodami też była przemyślana i ważna, także to było tak wszystko funkcjonowało, żeby była dobra komunikacja w miarę zachowana. Tak jak powiedziałem wcześniej, w momencie kiedy tutaj ze strony Polan, tutaj z terenu Giecza, gdzieś tam Gniezna wypłynęła ekspansja na poboczne terytoria, część grodów została spalona, ludność zostawała przenoszona w miejsce tam, gdzie tam pierwszym piastom pasowało. I powstawały grody nowe. Finalnie mamy do czynienia w strukturze już państwa Mieszka I z siecią grodów, którymi to grodami zarządzał żupan. Gród był siedzibą żupana i do takiego grodu ukrywała się okoliczna ludność w przypadku problemów, jakichś tam napięć i tak dalej, bo gród służył za schronienie, ale również za miejsce kumulacji wojska. W przypadku, kiedy na przykład książę wpadł na pomysł, żeby zwołać jakąś wyprawę wojenną, gdzieś tam chciał kogoś zdyscyplinować albo napaść i okraść, to zwoływał wojów, czyli tą całą grupę społeczną, która jeszcze nie stan, ale tę grupę społeczną, która odpowiadała za działania militarne. Wojowie ci zbierali się właśnie w grodach wraz ze starostami rodowymi na czele. Dowództwo nad wszystkimi tymi wojami finalnie obejmował książę. Celem ułatwienia tego dowodzenia to wojsko było dzielone na dziesiątki, na setki. Gdzieś tutaj ważną rolę również gra liczba 300. Także to był też, podejrzewa się, że to był hufiec taki stawowy też, dość silny, to było 300 konnych i generalnie, tak jak powiedziałem, dzielono tą armię, zachowując różnego rodzaju więzy rodowe i tak dalej, żeby to wszystko łatwiej funkcjonowało. A na samym czubku tej piramidy był książę, który tym wszystkim zarządzał. Trzonem armii w przypadku Mieszka I była drużyna i było to doskonale wyposażone doborowe wojsko stałe. Drużynnicy znajdowali się na utrzymaniu księcia, otrzymywali regularnie żołd i wszystko, co tam było im potrzebne do życia, do walki, ich rodziny były utrzymywane przez księcia. Książę zbierał daniny, miał jakieś tam swoje dochody i po prostu z tych pieniędzy finansował utrzymanie tej armii. Ocenia się, że drużyna Mieszka I liczyła około 3000 ludzi i była rozdzielona po kraju. Część drużynników przebywała bezpośrednio u boku władcy, to byli ci możnowładcy, ta konnica, a reszta była rozlokowana w ogrodach, stanowiła trzon wyposażenia, trzon stafu tego grodowego w całym kraju. Książę opiekował się, tak jak powiedziałem, rodzinami drużynników, włożył na ich utrzymanie. Ibrahim ibn Jakub mówił w swojej relacji dokładnie, jak to wyglądało, że odzież, konie, broń i wszystko, czego potrzebują, było płacone z kasy księcia.
Dalej Ibrahim ibn Jakub pisał jeszcze o armii Mieszka, o wojsku Mieszka I, że ma 3000 pancernych podzielonych na oddziały, a setka ich znaczy tyle, co 10 setek innych. Czyli to, co wam wcześniej już mówiłem. Taka drużyna nie była oddziałem jednolitym, składała się z oddziału dworskiego, czyli takiego bliższego księciu, ściślejszego, oraz właśnie z drużyny rozproszonej tutaj po grodach, o której mówiłem. Ta ściślejsza grupa, która była przy księciu, też miała podział na grupę starszą i młodszą. Prawdopodobnie to tak wyglądało, bo my też do końca nie wiemy, ale tutaj kwestia analogii. Tu można wiele wyciągnąć wniosków o analogiach europejskich, bo to wszystko każdy z tych państw starało się dorównać do standardów ościennych, bo musiało ze względu na swoje bezpieczeństwo. Tak? Dlatego tutaj uważają naukowcy, że taka grupa bezpośrednia przy księciu dzieliła się również na starszą i młodszą. Starsza to byli ci możnowładcy, doradcy księcia, a grupę młodszą stanowili młodzi rycerze, którzy byli trzonem regularnej armii. W skład takiego oddziału dworskiego, książęcego, bezpośredniego wchodzili wojowie bardziej zaufani i oni też byli taką gwardią przyboczną. Być może część tej armii dalszej, rozlokowanej po grodach, była pod zarządami komesów lub wojewodów, którzy zarządzali poszczególnymi prowincjami. Być może ta władza była w jakiś tam sposób zdecentralizowana, żeby to wszystko lepiej hulało. No, trudno sobie wyobrazić, żeby książę ogarniał wszystko. Mimo że system był taki, że generalnie książę podróżował sobie od grodu do grodu i w każdym z tych grodów był przyjmowany przez naczelnika tych grodów w cudzysłowie i po prostu przebywał sobie ze swoim dworem raz tu, raz tam. Także miał na wszystko systematycznie na oku. W skład armii prawdopodobnie też wchodziły oddziały pospolitego ruszenia, ale to ten temat w tym momencie zostawię. Tak jak mówił Ibrahim ibn Jakub w latach 60. i 10. wieku, w swojej relacji, Mieszko miał 3000 pancernych, czyli konnych wojowników. I prawdopodobnie była to taka ilość, to nie było wcale mało, to była dość duża siła jak na ówczesne czasy, zważywszy, że Anglię najechali Wikingowie w IX wieku i w sumie mieli około 3000 żołnierzy, wojsk, a określani byli jako wielka armia. Ilość rycerstwa, które przykładowo walczyło w bitwie pod Hastings, określa się na 12 do 13 tysięcy wojowników po obu stronach, także no, prawdopodobne się wydaje, że te 3000 wojsk to była liczba realna. W przypadku armii Bolesława Chrobrego tutaj to troszeczkę inaczej wygląda. Fakt faktem określa się to, naukowcy określają, że prawdopodobnie ilość konnicy takiej realnej, która była na przykład potrzebna do najazdu na Ruś Kijowską, to było około 5000 wojów. Co prawda Gal Anonim tutaj pisze jakieś cuda, jakieś inne ilości, ale to jest relacja Gal Anonima, nie jest do końca taka weryfikowalna. On w sumie w miarę kompleksowo w swojej relacji opisuje tam siły militarne Bolesława Chrobrego. Może zacytuję wam, jak armia Bolesława Chrobrego była opisywana właśnie w tym źródle. Większe są zaiste i liczebniejsze czyny Bolesława, aniżeli my to możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem. Bo jakiż to rachmistrz potrafiłby mniej więcej pewną cyfrą określić żelazne jego chówce, a co dopiero przytoczyć opisy zwycięstw i tak dalej. Samego tylko Poznania bowiem
miał 1300 pancernych i 4000 tarczowników. Z Gniezna 1500 pancernych i 5000 tarczowników. Z Grodu Władysławia 800 pancernych i 2000 tarczowników. Z Giecza 300 pancernych i 2000 tarczowników. O ile ilość wojsk konnych może była taka faktycznie, to ilość tych pieszych, których tutaj widzicie na pierwszym planie, troszeczkę zapewne była przesadzona, bo z relacji Gala Anonima wynika to, że mógł mieć ponad prawie 17 tysięcy wojów Bolesław Chrobry, aczkolwiek no, prawdopodobnie być może Gala Anonim miał na myśli wszystkich, łącznie z pospolitym ruszeniem, których można byłoby powołać. Tam jest używane takie hasło milites, czyli wojskowych. Zapewne chodziło o to, że mógł maksymalnie pozyskać taką ilość. Bo ci tarczownicy, którzy tam po grodach stanowili obsługę, no, trudno sobie wyobrazić, żeby, nie wiem, 2 czy 3 tysiące żołnierzy stacjonowało tak, w takim grodzie. Może to była liczba o zero mniejsza. No fakt faktem, tutaj naukowcy tacy jak Gerard Labuda, Andrzej Nadolski uznaje, tak jak powiedziałem, ilość konnicy za prawdopodobną, czyli częściowo ten opis Gala Anonima uznaje za faktyczny. Ten dziejopis ma właśnie, charakteryzuje się tym, że lubił upiększać i lubił, tak jak Tittmann lubił umniejszać w Polsce i pokazywał Bolesława jako gbura, niewykształconego i tak dalej. Tak tutaj Gala Anonim troszeczkę w drugą stronę zapewne przesadzał i zapewne ilość żołnierzy konnych się mogła zgadzać, oscylować wokół 5000. Zaś tarczowników zapewne było dużo, dużo mniej niż tutaj było podawane. I tak jak mówię, Andrzej Nadolski i Gerard Labuda uważali, że tu około 3900, 4000 ciężko zbrojnych tych drużynników mogło być. I to była realna i tak mocna, do 5000 była to mocna paka na ówczesne czasy, która stanowiła realną siłę podczas takiego wyjazdu na Ruś Kijowską, która to realna siła mogła uzyskać jakieś odpowiednie wyniki. No, ze źródeł ruskich wiadomo, że i Olek, i Jarosław posiadali drużyny, które się składały z około 4000 ciężko zbrojnych, więc tutaj jest realna ta ilość. Czeski kronikarz Kosmas pisał, że książę Brzetysław ruszył na wojnę skłócony ze swym ojcem, mając 3000 rycerzy. Także tutaj prawdopodobnie chodziło, reasumując, o około 5000 konnych i być może podobną ilość, łącznie mniejszą ilość tarczowników. Tak jak mówiłem już wcześniej, gdzieś tam funkcjonuje ta teza, że być może ta ciężko zbrojna jazda gdzieś była dzielona na 300-osobowe grupy, takie chówce. Także tutaj znowu przychodzą nam analogie z Europy i w sumie jeszcze z Itmara. Itmar pisał w swojej kronice, że Chrobry ofiarował Ottonowi III 300 wojów. Rzekomo Henryk II przysłał Bolesławowi również na wyprawę kijowską taką ilość żołnierzy. Kosmas pisze, że Czesi wysłali 300 zbrojnych na pomoc Henrykowi V. Gdzieś tam ta liczba 300 przewija się cały czas i być może tutaj mamy do czynienia, nie wiem, być może z 10, z 20 takimi chówcami ciężko zbrojnymi na wyposażeniu Bolesława Chrobrego.
Tutaj swego czasu jeszcze profesor Henryk Łowmiański szacował, że państwo Chrobrego było w stanie wezwać nawet 32 tysiące mężczyzn uzbrojonych w cokolwiek, w proce, w maczugi, włóki, włócznie, ale to musieliby być jacyś wojownicy zebrani z całej Polski, łącznie właśnie z chłopami, kmieciami, z pospolitym ruszeniem i to byłoby strasznie czasochłonne i raczej niemożliwe do zaplanowania. Także tutaj w grę wchodziło wojsko, które było mobilne, gotowe, wyszkolone i w miarę szybko się mogło przemieszczać i stawić się na zawołanie. Dlatego, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie 4200 do 5000 konnicy i być może drugie tyle tarczowników. To była cała armia, która była w stanie ustawić na potrzeby księcia. Z tym, że tak jak powiedziałem, na wyjazdy zagraniczne to raczej potrzebni byli mobilni konni tutaj wojowie, także wojowie piesi raczej stanowili taką ekipę ochronną tych ośrodków Sedestegni Principales. Tu jeszcze powiem wam może taką ciekawostkę odnośnie naszego pierwszego króla, księcia Bolesława Chrobrego. Może niektórzy z was nie wiedzą. Był to mężczyzna duży i dużej tuszy. Można byłoby powiedzieć kolokwialnie, że był zapewne gruby. Tutaj Nestor w powieści Minionych lat pisze na ten temat. Zauważał, że cytuję, był bowiem Bolesław wielki i ciężki, że i na koniu ledwo mógł siedzieć. Nestor jeszcze w powieści Minionych lat dalej pisze o naszym królu. Opisuje taką sytuację, że Bolesław ze Świętopełkiem przyszedł na Jarosława z Lachami. Jarosław zaś zebrawszy Ruś i Waregów i Słowian poszedł przeciw Bolesławowi i Świętopełkowi. To się tyczy wyjazdu na Ruś Kijowską, naszego króla. I tutaj pominę i miał Jarosław piastuna i wojewodę imieniem Budy i począł on lżyć Bolesława mówiąc: oto ci przewodziem oszczepem brzuch twój tłusty. Był bowiem Bolesław ciężki i wielki, że i na koniu ledwo mógł siedzieć, lecz był roztropny. I rzekł Bolesław do drużyny swojej, jeśli was ta obelga nie obraża, to ja polegnę sam. Siadwszy na koń wjechał do rzeki, a za nim wojsko jego. Tu podobną tą sytuację opisuje również Galanonim, zapewne być może tutaj o tą samą sytuację na wyjeździe chodzi, ale tam troszkę inaczej. Ale tutaj też generalnie jest gdzieś leżenie Bolesława jako wieprza użyte. Także tyle, tak? Zostawiając już w tyle Bolesława Chrobrego i jego mankamenty wizualne, które omawialiśmy przed chwilą, warto jeszcze finalnie powiedzieć parę słów na temat ówczesnych władców. Tak, Mieszko I i Bolesław Chrobry bardziej przypominali władców, tych, których oglądacie na Netflixie w serialu Wikingowie, czyli bezpośrednio przywódców wojskowych. Wtedy jeszcze to hasło król nie było takie dosadne. Był to po prostu władca, przywódca czy książę. I troszeczkę to inaczej wyglądało niż nam się kojarzy. Jak myślimy o królu, to wyobrażamy sobie człowieka, nie wiem, szlachetnego, który siedzi sobie na zamku na przykład i z tego zamku dowodzi całym otoczeniem i całą armią. No, tam mieliśmy do czynienia z przywódcami dynamicznymi i ich wojskiem. Ten przywódca zawsze z tym wojskiem był w terenie. Podejrzewam, że
trudno byłoby zliczyć wojów, których Bolesław Chrobry czy Mieszko I zabili własnoręcznie. Była to masa rycerstwa, bo taki przywódca brał udział w bezpośrednich starciach. Także tyle. Zostawmy już tą teorię w tyle, przejdźmy już tutaj do bardziej źródłoznawczej części tego materiału. Tutaj może powiem parę słów na temat uzbrojenia. Tak jak tutaj widzicie, tak jak mówiłem wcześniej, w okresie Bolesława Chrobrego wojsko dzieliło się na tarczowników, czyli pieszych, oraz pancernych, czyli ciężkozbrojną konnicę. Tutaj widzicie pieszego na pierwszym planie, ma taki pikowany kaftan, na głowie ma hełm, z tyłu powieszoną ma przez plecy tarczę. U paska znajduje się nóż bojowy, którego czasami Słowianie używali. I tutaj w ręku posiada jakąś tam włócznię, tak do długości 2 metrów, zakończoną żelazcem. Drugi zawodnik ma kolczugę, jakiś taki kaftan kolczy. Pod spodem też również ma zieloną, pikowaną bluzę, którą pod ten kaftan się wkładało. Wystaje poniżej, powyżej kolan, widzicie ją. Oprócz tego w ręku posiada topór osadzony. Akurat tutaj kształt tego toporu wskazuje, że może on się dobrze nadawać jako broni miotana. Na głowie posiada również hełm, akurat typu normandzkiego z nosalem. W ręku tarczę i gdzieś tam przy pasie powinien być miecz. Chociaż nie zawsze. Trzeci wojownik również posiada podobne wyposażenie. Tarcza jest okuta umbem. Nie zawsze to umbo, raczej rzadko występowało. Generalnie okucia żelazne tarcz też występowały rzadziej, ale to o tym też dalej powiem. No i tutaj konny wojownik ciężkozbrojny ma na sobie kolczugę. Akurat tutaj ma hełm w postaci szyszaka typu wschodniego z pióropuszem, z takim nakarczkiem, można by to nazwać misiurką, kolczym, który zabezpieczał mu szyję i tylną część pleców, gdzie ta szyja się z plecami łączyła. W ręku trzyma miecz. I tyle, tak? Spójrzmy sobie dalej. Są takie miłe grafiki, które będziecie wiedzieli po prostu, o czym mówię, będziecie sobie w stanie to zobrazować wszystko fajnie, jak będę omawiał uzbrojenie. O, tutaj też akurat przykład hełmu z okularem, z okularami. Tutaj wzmocnienie jeszcze przedramienia żelazne. Tak, i też tutaj taki czepiec kolczy przymocowany do hełmu typu wschodniego szyszaka. Zobaczmy sobie dalej. Ja tutaj wrzuciłem coś tam, wybrałem jakieś tam grafiki z internetu. Tutaj też macie przekrój hełmów. Są, tak jak widzicie, hełmy jednoczęściowe z jednego kęsu żelaza typu normandzkiego. Są hełmy tutaj zbijane, mitowane, tak jak ten pierwszy delikwent rudy z brodą ma na pierwszym planie. To tutaj mamy miecze, tarcze z umbami akurat i też jakiś tam hełm z okularami, bardziej popularny w Skandynawii. I tutaj na samym końcu hełm popularny na terenach Rusi Kijowskiej, szyszak. Oprócz tego mamy tutaj właśnie kolczugi. Tu pierwszy tutaj wuj ma jakąś taką zbroję segmentową, na tą nałożony kaptur kolczy. I dalej mamy właśnie kaftany. Drugi zawodnik ma kaftan, który wkładano pod kolczugę i zabezpieczenie przedramienia, chyba ze skóry akurat tutaj w tym wypadku. Tak. I reszta też zawodników jest w kaftanach bezpieczeństwa, można to tak dwuznacznie nazwać.
Co tam jeszcze wrzuciłem? Tutaj macie kolejną ekipę, stojącą w takim rzędzie tarcze o tarcze. Na pewno oglądaliście Wikingów, wielkim krzykiem, jeszcze uderzali mieczami o tarcze, by zniechęcić przeciwnika. Tak, także tutaj też macie różne, jak na, właśnie różne typy hełmów widoczne, tak? Jednoczęściowe, składane z nitów, z kilku części. Taki hełm miał w środku obręcz wzmacniającą, ale to wszystko powiem później. Bardzo fajny toporek, z drugiego planu wystaje nad głową tutaj rudego zawodnika z brodą. Tu też mamy z taką wyciągniętą brodą. Są wąsy na osadzie z tyłu, ale to też wszystkiego się dowiecie. Z tyłu jest taki topór ażurowy. To w jakiś tam sposób zmniejszało jego wagę, co nie zmieniało jego walorów bojowych. I to tyle. Przejdziemy teraz do części źródłoznawczej. Tak jak tutaj widzicie, bardzo prosty sposób. Można podzielić uzbrojenie militaria na uzbrojenie zaczepne i uzbrojenie ochronne. Do uzbrojenia ochronnego należy tarcza, należy hełm, należą różnego rodzaju kolczugi, kaftany, które pod te kolczugi się zakładało, zaś zabezpieczenia przedramion właśnie, a zaś do uzbrojenia zaczepnego różnego rodzaju włócznie, łuki, a więc groty strzał, topory, miecze, maczugi i tyle, tak? Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że chodzi o coś takiego jak wyposażenie konnicy, czyli elementy rzędu końskiego, wędzidła oraz ostrogi, tak? Różnego rodzaju, o różnych kabłokach i różnych kolcach. Wtedy nie występowały ostrogi z bodźcem takim gwiazdkowym powszechnie, no nie wiecie o co chodzi, tak? Z takimi kółkami, gwiazdkami, które są charakterystyczne, na przykład w bitwie pod Grunwaldem, czy w późniejszym okresie średniowiecza właściwego. Tego typu ostrogi z gwiazdkami weszły około wieku XIII. Tutaj wczesne średniowiecze, aż tam do wieku XII, charakteryzowało się tym, że te ostrogi były z kolcem. Ten kolec był różny, później wam pokażę wszystko i tak dalej. Przechodzimy do części źródłoznawczej.